W ostatni dzień pielgrzymki wszyscy są bardzo podekscytowani, bo już za kilka godzin zakończą wędrówkę na Jasnej Górze. W godzinach porannych na granicach miasta czekali na pątników goście, pielgrzymi duchowi, którzy nie szli całej trasy, ale na powitanie pielgrzymów dotarli na rogatki miasta autokarami z Krosna i Przemyśla. Jest taka jedność, bym powiedziała, taka jedność ich z nami, jakbyśmy byli jedną wspólnotą, bo chyba taką jesteśmy wspólnotą, bo cały czas oni modlili się za nas, my za nich. Jest atmosfera taka, która się udziela każdemu z nas. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj być, być u Matki Najświętszej i witać tych, którzy tyle potu wylali, tyle łez wylali, żeby dojść do tronu Matki Najświętszej. Nieśli przecież nasze problemy, nasze radości, smutki i my chcemy dzisiaj im za to podziękować. Pielgrzymi twierdzą, że im bliżej klasztoru, tym więcej mają sił. Śpiewy są wyjątkowo głośne, bo każdy chce wykrzyczeć, że udało się przejść całą trasę. Gdyby to się dało opowiedzieć, to bym opowiedziała, jak się człowiek czuje, ale wielka radość, spełnienie, trudno powiedzieć. Mimo tego deszczu, mimo tego trudu, jesteśmy, no nie potrafię tego nawet opisać, jak wspaniale się czujemy, żeśmy tu właśnie dotarli, wszyscy zdrowi, mimo tam może niejakich bąbelków na nogach, ale to jest coś wspaniałego. Na zakończenie mszę świętą w intencji pielgrzymów i ich rodzin w Bazylice Jasnogórskiej odprawił ksiądz arcybiskup Józef Michalik, który wcześniej witał wszystkich osobiście przed klasztorem jasnogórskim. Słowa pasterza diecezji na pewno zapadną na długo, a przypomnienie hasła pielgrzymki „Z Maryją zakorzenieni w Bogu” ugruntuje sens tegorocznego pielgrzymowania. Bardzo się cieszę i dziękuję Panu Bogu za każde świadectwo wiary. A pielgrzymka jest takim dowodem zaangażowania w to, co w jakiś sposób jest wyrazem brania odpowiedzialności za wiarę, przez modlitwę, ale też i za kulturę chrześcijańską, bo przecież pielgrzymka to lekcja, wielka lekcja i wielka szkoła kultury współżycia, życzliwości, braterstwa. Przepraszam, dziękuję, proszę. Umieć przyjąć dobro od ludzi, do których zachodzimy w pielgrzymce, ale też i umieć potem odwzajemnić to dobro. To, co ludzkie, nie może być odłączone od tego, co boskie w człowieku, bo to człowiek jest jednością i w pielgrzymce to ma bardzo wyraźne miejsce. Te dni wysiłku, trudu, znoszenia pogody, znoszenia humorów ludzi, to też jest bardzo ważne. To bardzo się cieszę, że jest ta grupa, że jest grupa duchowych pielgrzymów, która rośnie i warto by pomyśleć, żeby zintensyfikować ten rytm pracy, modlitwy, życzliwości, braterstwa, łamania anonimowości, takiej obojętności wobec drugiego człowieka, co jest bardzo odczuwalne w pielgrzymce, ale żeby w ciągu roku z tej szkoły wynosić właśnie to pozdrowienie, życzliwość, uśmiech do drugiego człowieka, niekiedy wbrew sobie, wbrew trudnościom. Po wielu dniach wspólnego marszu, przeprawie przez Wisłę, ważnych dniach pojednania i przebaczenia oraz modlitw za ojczyznę, każdy z pątników czuje się odrodzony i spokojniejszy. Pielgrzymka już się kończy, ale nawiązane przyjaźnie i wspomnienia zostaną na zawsze.